A naszym gościem teraz będzie legendarny komentator i dziennikarz sportowy, bez którego głosu miliony Polaków przez ćwierć wieku nie wyobrażały sobie żadnej wielkiej imprezy sportowej. Król mikrofonu. Dziś w naszym studiu wraz z malarzem, fotografem, pisarzem, a prywatnie synem, Krzysztofem Loganem Tomaszewskim, któremu opowiedział o sobie w biografii Zawodowiec. Pan Bohdan Tomaszewski, pan Krzysztof Logan Tomaszewski, ojciec i syn. Mężczyźni, których łączą nie tylko więzy krwi, ale których łączy ogromna pasja życia. Do pisarstwa, do dziennikarstwa, radia, telewizji, filmu. Panie Bohdanie, w jaki sposób udało się panu przekazać swoim synom tę zachłanność na życie? Ja pani powiem, z Krzysztofem znamy się dosyć dawno, od jego rodzenia. Mi się zdaje, że walczymy ze sobą i pomagamy sobie. I właściwie tak, i ta książka, którą on napisał przy mojej pomocy, ładny tytuł wymyślił, Stadion Zachodzącego Słońca, tak trochę mojej wieloletniej pracy. No, ta książka właśnie odpowiada na nasz stosunek. On nieźle pisze, sam tam dużo pisze, a poza tym ja mu opowiadałem, dałem mu trochę tekstów. Ale to jest książka nie o mnie, ty tego nie lubisz. To jest książka o ludziach, których ja miałem szczęście w życiu poznać. Byli to ludzie niesłychanie ciekawi, wybitni, nie tylko ze świata sportu. I oni w pewnym sensie, tak jak patrzę z perspektywy, oni byli jakimiś wzorami, ale wzorami niedościgłymi. I ja właśnie widzę teraz po latach, jak daleko mi, właściwie to nie jest żadna skromność, tylko doświadczenie życiowe do tych wielu ludzi, o których pisałem. Panie Bohdanie, ale pozwoli pan, że podczas tej rozmowy rzecz będzie o panu. W związku z czym pytanie do pana Krzysztofa, jako pana syna i chyba najlepszego obserwatora życia. Panie Krzysztofie, czym panu ojciec najbardziej imponował w dzieciństwie? To nie jest sprawa imponowania. Mnie ojciec dał tak niezwykłą rzecz, o której ja muszę powiedzieć. To jest nie tylko niewątpliwa wrażliwość na rzeczywistość, która nas otacza. Tylko troszkę to spokojnie, nie lubię, jak tak mnie chwalą. Jeżeli będziesz mnie brał pod but, to ja się zmontuję. To jest niewątpliwa wrażliwość. Ja jako małe dziecko, dzieci łapią to genialnie. To są takie małe gąbeczki. Kiedy przy stole z rosołem, kiedy moja mama podawała rosół, a ojciec wracał z kolejnej olimpiady i on zaczynał jeść rosół, to on za chwilę przestawał jeść, bo zaczynał synkowi swojemu opowiadać. Opowiadał tak, że właściwie to było opowiadanie, tak jakby oglądać obraz Van Gogha. Niezwykle sugestywne opowiadanie, malarskie, pełne epizodów, przykładów, sylwetek i portretów ludzi. Panie Krzysztofie, ale właściwie o tym wie cała Polska. Bo ja potem te opowiadania z dziecięcego pokoiku pana przeszło właściwie na arenę ogólnopolską. Że ja dokończę. Kochają go ludzie za to, bo ja ciągle spotykam swoich czytelników, bo ja jeżdżę dużo po Polsce. Dzisiaj wróciłem ze Szczecina. I proszę sobie wyobrazić, że ludzie tęsknią właśnie za tym światem, który odszedł. Ja muszę powiedzieć coś zupełnie nie a propos, no, ale ja... odchodzi. Jeszcze nie odszedł. Ja siedzę. W tej książce jest, ja policzyłem, 250 postaci, których już nie ma. Ostatnio Leon Niemczyk, Hanka Bielicka, Łomiński. No o nich nie ma w tej książce. Ja wiem, ale mówię o ludziach. Waldorf. Proszę państwa, fantastyczni ludzie z tamtego pokolenia. Ja chcę coś powiedzieć zupełnie nie a propos książki. Ja jestem niedawno u szewca. Stary polski rzemieślnik naprzeciwko Teatru Współczesnego w Warszawie. I stary człowiek, rzemieślnik, ma takie kółeczko, starą maszynę. On wszywa suwak do butów mojej córki. Robi to przez 20 minut. Robi to niezwykle precyzyjnie. To jest ten świat, który odchodzi. Mój ojciec to jest ostatni Mohikanin. Jak on się cudownie trzyma. On ciągle pracuje. On robi tenis. Proszę państwa, ci, którzy oglądacie jego sprawozdania tenisowe, czy ja muszę go reklamować? Absolutnie nie. Panie Bohdanie, w związku z tym ale do pana. Ja tak zaskoczony jestem. Pani mówiła o naszej pasji. Jak ten Krzysztof, nawet nie przypuszczałem, że on tak mnie lubi, nazwijmy. I tak o tym szewcu to było nawet interesujące. Co będzie dalej? Zbudowałeś jakąś dramaturgię z tym szewcem. Słucham panią. Ale właśnie, jestem bardzo ciekawa, co dla pana było prostsze? Tak. Relacjonowanie skomplikowanych jednak spotkań olimpijskich, czy wychowywanie syna? O, dużo prostsza praca przy mikrofonie niż wychowywanie syna. On jest zdolny, wszechstronny, ale niesłychanie dynamiczny, czasami za bardzo. I
nerwowy, trudny. A czy emocje to coś złego? Przecież nie, on nie tego uczył. Sprawozdania mojego ojca to były czyste emocje. Ale trudny, uparty, wrażliwy, czasami nadmiernie wrażliwy, a czasami strasznie ostry. Ale może wymagający przez to po prostu wymagający. Od życia, od siebie? Gdzieś to tak mówi, strasznie nie lubię tych osobistych rzeczy, ale teraz jest taka moda, no ale trudno państwo mnie, pani mnie zachęciła, ale w sumie gdzieś tam coś dobrego w nim jest, tylko no sport i życie to jest wstań i walcz, to jest taka moja stara dewiza bokserska, sportowa, wstań i walcz, wstajemy i przewracamy się i wstajemy.